Bardzo się cieszę, że są Państwo dzisiaj z nami. Rozpoczynamy cykl webinarów poświęconych kryteriom certyfikatu Zielony Dom. Jest to pierwsza polska certyfikacja wielokryterialna, która jest przeznaczona dla budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego i ocenia ona inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego. Celem naszych spotkań jest propagowanie idei certyfikacji, ale także promowanie rozwiązań, które powinny być stosowane w budownictwie. I dzisiaj zajmiemy się tematem niezwykle istotnym i kluczowym, jakim jest odpowiedzialne praktyki budowlane i zarządzanie inwestycją. Naszą dzisiejszą ekspertką jest dr Marta Promiejska, dyrektorka do spraw zrównoważonego rozwoju w Strabag, która wprowadzi na Dzień dobry, która wprowadzi nas w temat praktycznych aspektów realizacji zrównoważonych inwestycji. I dowiemy się, jak bardzo kluczowe jest wdrażanie odpowiedzialnych praktyk i procedur zapobiegania zanieczyszczeniom w miejscu inwestycji budowlanej. Ale przed tym, jak rozpoczniemy tą naszą główną część, chciałabym zaprosić Dorotę Bartosz, która wprowadzi nas w bardzo szybkim skrócie w kryteria dotyczące certyfikatu Zielony Dom, w kryterium, które jest nazwane zarządzaniem inwestycji. Czy Dorota, jesteś gotowa? Ja jestem. Dzień dobry Państwu, jestem gotowa. Ja tradycyjnie mam problemy techniczne, żeby się połączyć, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Próbuję, mimo że moja prezentacja będzie bardzo króciutka, prosiłabym wszystkich o wyłączenie mikrofonów. Nie do końca widzę wszystkie nazwiska, więc nie wiem, czy Państwo są osobami, które znają certyfikat Zielony Dom, czy też nie. Czy brali Państwo udział we wcześniejszych odsłonach naszych spotkań, które były już niestety 2 lata temu. W związku z tym tak bardzo ekspresowo przedstawię Państwu tą pierwszą polską certyfikację, o której mówiła już Alicja. Proszę mi powiedzieć, dobra, chyba powinno być. Pierwszy polski certyfikat. Jest Ala wszystko widoczne? Pierwszy polski certyfikat dla Państwa, skoro jesteście tutaj pewnie, znane są certyfikaty wielokryterialne, BREEAM, LEED, DGNB, które rządzą światem, że tak powiem, budynków komercyjnych, budynków biurowych, budynków magazynowych. Natomiast chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten rynek budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, jednorodzinnych jest zdecydowanie takim rynkiem zaniedbanym. Stąd też, nie wracając już za mocno do genezy powstania właśnie tego certyfikatu Zielony Dom. Podobnie jak, i to też chyba nikogo nie zaskoczę, że wszystkie certyfikacje opierają się na głównych założeniach zrównoważonego rozwoju. W związku z tym wszystkie one wykorzystują czy uwzględniają te elementy zrównoważonych budynków, które właśnie w te cele się wpisują. I tak jak powtarzam, w sumie od tych 4 lat różnią się tylko wagą przypisywanych punktów, sposobem oceny, ukierunkowania, powiedzmy bardziej przykładowo WELL, który jest na dobrostan i komfort i samopoczucie człowieka nastawiony versus DGNB, LEED czy BREEAM, gdzie w miarę równomiernie wszystkie obszary tego budownictwa zrównoważonego są uwzględnione. W naszym polskim certyfikacie Zielony Dom, tak jak Państwo widzicie, mamy 6 obszarów. Jest to zarządzanie inwestycją, miejsce i lokalizacja, materiały i zasoby, zdrowie, komfort użytkownika, gospodarowanie wodą, optymalizacja zużycia energii. I tu też uwaga taka dla tych Państwa, którzy już znają nasz certyfikat Zielony Dom. To, o czym mówimy, że jest trochę nowe rozdanie, trochę taki lifting, który od 2 miesięcy obowiązuje. Natomiast sam układ obszarów absolutnie się tutaj nie zmienił. Zostały zweryfikowane niektóre kryteria, zostały zweryfikowane
określone liczby punkt. Generalnie przyjęto mniejszą sumę punktów, która jest przyznawana w ramach tych 6 obszarów, więc generalnie nie ma rewolucji. Jeśli chodzi o nasz certyfikat, jest delikatny lifting. Przechodząc teraz, trochę pokazując troszkę więcej szczegółów, tak w bardzo ekspresowym tempie, mamy, tak jak wspomniałam, zarządzanie inwestycją, gdzie macie Państwo 6 różnych kryteriów, tak jak tutaj widzicie, i to, o czym już dzisiaj Alicja wspomniała, nasz gość odpowie Państwu w ramach kryterium ZAR-3, czyli odpowiedzialne praktyki budowlane. Mamy miejsce i lokalizację, mamy materiały i zasoby, gdzie widzicie Państwo, jakie elementy są uwzględnione. Wprowadziliśmy z takich może skrótowych informacji konstrukcje punktowane, konstrukcje prefabrykowane, uwzględniliśmy może bardziej zgrabnie cyrkularność budynku, czy wykorzystanie materiałów ponownie, czy materiały z recyklingu, czy wykorzystanie istniejącej tkanki budowlanej. Kolejne obszary to zdrowie i komfort użytkownika, gospodarowanie wodą. Tutaj dużych zmian nie ma, natomiast zmiany są w optymalizacji zużycia energii, gdzie patrząc na ten rynek mieszkaniowy, zrezygnowaliśmy z takiego dość ambitnego celu jak budynki pasywne czy budynki zeroenergetyczne. Niemniej gromadząc dalej bardzo ambitnie ocenę efektywności energetycznej poprzez działania w kierunku oszczędności energii, automatyki i regulacji oraz źródeł energii. Tyle w bardzo ogromnym skrócie. Jeśli Państwo, ci, którzy nie znają certyfikacji Zielony Dom, zapraszam na naszą stronę, gdzie w podręczniku możecie Państwo zapoznać się szczegółowo z naszymi kryteriami albo do bezpośrednio kontaktu z nami. Natomiast, o, tu jeszcze mam taki, przepraszam, slajd, gdzie pokazuje nam, ile punktów mamy w poszczególnych obszarach i to zostało zmienione. Dzisiaj budynki wielorodzinne mają 190 punktów możliwych do uzyskania, a budynki jednorodzinne 90. Także ja teraz oddaję głos Marcie Promińskiej, która przygotowała dla Państwa informacje na temat dobre praktyki, na temat odpowiedzialnych właśnie praktyk budowlanych, bo tak jak Państwo widzieliście, w każdej certyfikacji praktyki budowlane w trakcie wznoszenia inwestycji są oceniane. Natomiast równocześnie mam też do Państwa taką prośbę, ponieważ my rozpoczynamy dzisiejszym spotkaniem ten nasz cykl spotkań, który chcemy zaproponować pewnie przez najbliższy rok, to prosiłabym Państwa na czacie o wpisywanie potrzebnej tematyki poruszanej w ramach certyfikacji. Czyli nie generalnie jaką mamy tematykę poruszać w LGBC, tylko które według Państwa kryteria, zagadnienia, czy związane, nie wiem, czy z cyrkularnością, czy związane z rozwiązaniami cyrkularnymi, czy związane z efektywnością energetyczną, czy bioróżnorodnością, jaka tematyka według Państwa powinna być przedstawiana na naszych spotkaniach i gwarantuję, że na pewno weźmiemy to pod uwagę. Także ja serdecznie Państwu dziękuję i oddaję głos do drugiego studia, czyli biurko obok. Dziękuję Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwolę sobie udostępnić ekran. Czy widać moją prezentację? Widać, wszystko jest dobrze. Widać. O, tutaj mi się tylko musi wszystko przełączyć ładnie. Dzień dobry, nazywam się Marta Promińska, jestem przedstawicielem firmy Strabag. Jesteśmy generalnym wykonawcą, jednym z większych w Polsce i w Europie, więc mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu zrównoważonych inwestycji i realizacji. Bardzo się cieszę, że PRGBC rozpoczęło cykl związany z certyfikatem Zielony Dom właśnie od realizacji, dlatego że na realizacji wszystko się kończy, a można powiedzieć, że powinno się rozpoczynać właśnie myślenie o projektowaniu poprzez realizację i możliwości niskoemisyjnego i zrównoważonego zrealizowania budynku w kontekście całego cyklu. I tutaj chciałabym powiedzieć, że Dorota wspomniała o cyrkularności
I powiem szczerze, że gdyby nawet ten cykl miał w sobie, gdyby ten cykl spotkań miał w sobie, rozpoczął się tematem cyrkularności, to by objął już wszystkie fazy projektowania i cały certyfikat Zielony Dom, dlatego że on obejmuje tak naprawdę całościowe podejście do projektowania i realizacji. Zachęcam, aby przyjrzeć kryteria. Są one w bardzo przystępny i przyjazny sposób sformułowane i możliwe do wdrożenia. I to jest bardzo istotne. Firma Strabag realizuje projekty w całej Europie. My w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy ponad 40 budów, które realizowały różne certyfikaty wielokryterialne, jeśli chodzi o założenia realizacyjne, więc mamy w tym doświadczenie. Mamy bardzo silnie wytyczony cel klimatyczny. Oczywiście, jako duża spółka giełdowa, jesteśmy zobowiązani do raportowania ESG i w związku z tym wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitny cel neutralności klimatycznej w 2040 roku. Po co o tym mówię? Dlatego, że te nasze cele duże, klimatyczne, wiążą się z najbliższą przyszłością i w najbliższej przyszłości, czy już za rok, wszystkie nasze budynki, które posiadamy, wszystkie nasze siedziby, wszystkie nasze budynki, w których my pracujemy i których my jesteśmy właściciele, mają być neutralnie klimatyczne. Czyli my najpierw ćwiczymy na sobie, jak mamy zorganizować nasze projektowanie oraz eksploatację, tak aby być neutralnym klimatycznie. Oczywiście Strabag sam projektuje i realizuje swoje obiekty, więc wiemy, jak zrobić, wykonać budynek, aby był neutralny klimatycznie, i jak go zrealizować, i sami się uczymy na swoich błędach bądź też niebłędach. Czyli za rok nasza administracja ma być neutralna dla klimatu. Patrzymy, co da się zrobić i w jakim zakresie. 2030 rok, czyli już nasze budowy, nie tylko nasze projekty wewnętrzne, ale wszystkie nasze realizacje będą neutralnie klimatyczne. I pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Ja też uczestniczę sam osobiście w międzynarodowym zespole, który się zajmuje tylko i wyłącznie organizacją placu budowy, która ma być neutralna klimatycznie, i nie jest to łatwe zadanie. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jeśli chodzi o sam plac budowy i kontenery, to wszystko się da zrobić, bo możemy wstawić panele fotowoltaiczne, możemy zużywać wodę w sposób oszczędny, możemy energię brać oczywiście z odnawialnych źródeł energii, natomiast bardzo dużym wyzwaniem jest stosowanie maszyn zasilanych energią odnawialną, ale nad tym już pracujemy. Już pierwsze maszyny budowlane zasilane energią już pracują na naszych budowach, więc nic nie jest niemożliwe. Tutaj, przed tym, jak zaraz dojdę do realizacji, chciałabym zaznaczyć kontekst legislacyjny i kontekst tego, co się dzieje w Europie, dlatego że to jest przyczyna transformacji rynku, która następuje. Jesteśmy w momencie zmiany podejścia rynkowego, zmiany rynku nieruchomości i realizacji w Polsce. Niektórzy z nas już weszli w tą transformację, niektórzy jeszcze stoją obok i się patrzą, natomiast, przepraszam bardzo, to już się dzieje. Zacznijmy od dyrektywy CSDDD. Wczoraj została ona opublikowana i za 2 lata zostanie wdrożona w Polsce. I ona należy do staranności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ta dyrektywa wprowadzi wiele, wiele uwarunkowań i wymagań dla przedsiębiorców w Polsce. CSRD, przepraszam, czyli dyrektywa dotycząca raportowania. I ten dokument nam narzuca i ukierunkuje rozwój przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, narzuci szereg wymagań i obowiązków, które ma przedsiębiorstwa spełniać. No i Europejski Zielony Ład.
I tutaj Europejski Zielony Ład jest taką siłą sprawczą, która ukierunkuje finansowanie, środki finansowe na inwestycje w kierunku zrównoważonych inwestycji. I narzędziem do tego jest taksonomia Unii Europejskiej, która jest standardem określającym, które działalności gospodarcze oraz inwestycje są zrównoważone. I tutaj wszystkie oczy padają na wymagania techniczne związane z taksonomią. I w związku z tym bardzo się cieszę, że certyfikat Zielony Dom jest oparty na normach polskich, dlatego że jest na ścieżce zgodności z taksonomią Unii Europejskiej i jak najbardziej tutaj myślę, że będzie dostosowywalny do przyszłych zmian, które będą następować w Europie. I jeśli chodzi o rynek finansowy, który jest właśnie koordynowany przez, który jest zależny od Europejskiego Zielonego Ładu i od dyrektyw, które wymuszają poszczególne działania, raportowanie oraz zwiększanie środków na zrównoważone inwestycje i raportowanie finansowania zielonych aktywów, a nie brązowych aktywów. To wszystko spowoduje, że ten rynek musi zmienić swoją formę, projektowanie musi zmienić swój zakres i jakość. Realizacje muszą zostać dostosowane do rynku europejskiego oraz później eksploatacja budynków również musi na to zareagować. Czy jesteśmy na to przygotowani? Tutaj to jest pytanie otwarte. Jak najbardziej zachęcam do czytania publikacji PLGBC, webinarów oraz raportu, dlatego że tam jest bardzo dużo informacji merytorycznych. To nas troszeczkę przygotuje na wejście w rynek nieruchomości przyszłości. Co bym chciała Państwu przekazać, zanim dojdę do realizacji? To, że limity niskoemisyjności wymuszą stosowanie materiałów oraz elementów z reuse, a także zeroemisyjnej realizacji budynków, ponieważ osiągnięcie niektórych limitów może stać się przy klasycznym, niecyrkularnym projektowaniu po prostu niemożliwe. Nie wystarczy już niedługo zastosowanie materiałów niskoemisyjnych. Nie wystarczy już niedługo projektowanie tylko i wyłącznie przy użyciu OZE. My musimy myśleć, wyjść poza fazę A1 do A3 i musimy myśleć o niskoemisyjnej realizacji również, nie tylko projektowaniu, i niskoemisyjnej, zeroemisyjnej eksploatacji budynku, co jest niezwykle trudne i może abstrakcyjne dla niektórych nas, a nie może być abstrakcyjne. Dlatego, co się dzieje naokoło w Europie? Proszę Państwa, Dania 2025 od 2025 roku, czyli już za rok, będzie zobligowana do, aby ślad węglowy budynków na metr kwadratowy na rok wynosił 7,1. 7,1 to nie jest 70,1 ani 701, a 701 to jest, tutaj Dorota mnie popraw, mniej więcej wartość takiego normalnego budynku zaprojektowanego klasycznie w Polsce, prawda? Ja bym, nie wiem, co, w czym cię tutaj poprzeć. Mam pytanie, czy to jest całkowity, czyli budowany i operacyjny, czy... Budowany i operacyjny właśnie. To jest i dlatego to jest szaleństwo, no to bo to może, nie jest ani 700, ani 70, tylko to jest 7,1. Tak, to znaczy Dania chyba jako jedna z nielicznych krajów przedstawia wyniki w odniesieniu do roku, a najczęściej jednak to się przedstawia jako w całym cyklu życia, czyli 50 czy też 60 lat. Więc dla nas pasowałoby, żeby przeliczyć to razy 50, więc mamy 350. Kilogramów CO2 ekwiwalentnego, natomiast 350 to u nas budynki nie osiągają wbudowanego. Patrząc na to, jak ogromny udział jest jeszcze operacyjnego, który stanowi dzisiaj około 70% w tym całej sumie, to faktycznie limity są bardzo wysokie. Dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, w Danii jest wartość 12.
12 kg, czyli mniej więcej to powoduje około 600. Faktem jest, że oni mają bardzo niski operacyjny ślad węglowy, niemniej jest to ogromne wyzwanie. Dokładnie. I w Norwegii jest też podobnie, teraz chyba jest też 12 albo 13 obecnie i tak się projektuje, natomiast nawet nie myśli się o takich wartościach, a w Polsce nawet się nie myśli o wartościach już, no chociaż troszkę niższych. A no w Polsce w ogóle nie mówi się na razie o śladzie węglowym, tak, tylko jeśli Dorota mówimy Bartosz o mówi legislacji, prawda? Tak, o śladzie węglowym i bardzo dobrze i bardzo Ci za to dziękujemy. I tutaj wielki wykrzyknik, dlatego że od 2028 roku, czyli za 4 lata, jeśli dobrze liczę, wszystkie budynki komercyjne i użyteczności publicznej mają być zeroemisyjne. I tutaj jest kwestia właśnie przygotowania rynku i siebie samych na to, abyśmy mogli, potrafili to zrobić. Bez realizacji tego nie osiągniemy. Na wykonawcach, na generalnych wykonawcach ciąży ogromne obciążenie, jeśli chodzi o ślad środowiskowy. Zdajemy sobie z tego sprawę oczywiście, tym bardziej, że 50% globalnego zapotrzebowania na surowce, za połowę zapotrzebowania na surowce właśnie odpowiada branża budowlana. I tutaj mamy co robić. Oczywiście jako firma, duża firma realizacyjna raportujemy, składamy, publikujemy raport ESG, raportujemy niefinansowe dane. Na razie w scope 1 i 2 przymierzamy się do scope 3, zaraz opowiem, z czym to się wiąże. Ale jeśli chodzi o realizację, są cztery tematy główne, które nas wiążą i które determinują sposób naszej działalności. I to jest właśnie, są emisje CO2. I tutaj mam, tutaj są emisje od naszej realizacji, czyli transportu, sposobu prowadzenia budowy i tak dalej. Łańcuchy dostaw, czyli zobowiązanie, edukacja oraz wdrożenie naszych praktyk zrównoważonego rozwoju dla naszych dostawców, podwykonawców. Niektórzy, i co mnie bardzo cieszy, już rozpoczęli jakiś czas temu przejście na działalność zrównoważoną i nie jest to proste wcale. Natomiast z tym łańcuchem dostaw jest tak, że my jako generalny wykonawca, jeśli nawet sami nie raportujemy scope 3, to możemy znaleźć się w scope 3 naszego kochanego inwestora. W związku z tym musimy wiedzieć, o co chodzi. Musimy być przygotowani na realizację i na działania związane z rozszerzonymi działaniami zrównoważonego rozwoju. Materiały i odpady. Używamy materiałów, które oczywiście są, podlegają pod zasady zrównoważonego rozwoju. I tutaj wchodzą nam certyfikacje wielokryterialne, bo w zależności od tego, jaki budynek realizujemy i jaką ma certyfikację wielokryterialną, to dobieramy materiały, które spełniają wymagania takiej certyfikacji. Oczywiście taksonomia, która nam ustala standardy dla budynków zrównoważonych, w Unii Europejskiej, bardzo silnie nam stawia poprzeczkę bardzo wysoko i jest to bardzo trudne, bardzo duże wyzwanie, natomiast również realizujemy budynki spełniające tych taksonomii. No i cykl życia. Cykl życia nas dotyka najbardziej, dlatego że my oprócz tego, że realizujemy obiekty, to przed tym zrealizowaniem musimy czasami je rozebrać. I wiemy, z czym to się wiąże. Parę słów na temat, parę ciekawostek na temat tego, co można zrobić na budowie. Oprócz tego, że mamy fajny projekt, dobrze zaprojektowany i mamy świadomego inwestora, to też staramy się wychodzić z działaniami innowacyjnymi, które wnoszą tą wartość dodaną. Między innymi stworzyliśmy nawierzchnię asfaltową, która oczyszcza powietrze i redukuje hałas. W pobliżu Saalfeldem w kamieniołomie produkujemy energię elektryczną, wykorzystując ciężar surowca transportowanego na przenośnikach taśmowych i z tego pokrywamy około 20% zapotrzebowania kamieniołomu na energię elektryczną.
Centrum Innowacji rozbudowujemy nasz kampus Lublin. W Stuttgarcie o czwarty budynek biurowy i tam właśnie robimy takie ćwiczenie z cyrkularności i niskoemisyjności. Oczywiście sami sobie to projektujemy, tak jak poprzednie trzy budynki. I tutaj wprowadzamy bardzo silną digitalizację placu budowy. Uniwersytet Witten projekt z użyciem drewna. Nasze kontenery przestawiamy już w tym momencie, dostosowujemy, aby były niezależnie energetycznie. Tutaj Państwo widzicie akurat budowę, zdjęcie z budowy z Wiednia. Ładne zdjęcie, więc stamtąd skorzystałam. Ten system paneli fotowoltaicznych to jest startup na jednego z naszych pracowników, dlatego że dajemy pole również pracownikom na innowacje, działania innowacyjne. Z każdego roku jest konkurs i możliwość zrealizowania w praktyce dobrego pomysłu i to jest jeden z nich i on już działa i zostaje wdrażany na nasze realizacje, tak aby kontenery już nie musiały korzystać z prądu z zewnątrz, tylko mogły korzystać z energii elektrycznej. To jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie w Bremen budujemy nowoczesny park technologii cyrkularnych i tutaj oprócz tego, że budynek będzie oczywiście całkowicie zeroemisyjny, to będzie ten budynek w przyszłości będzie zajmował się tylko i wyłącznie zwiększaniem naszych kompetencji w zakresie cyrkularności, przetwarzania odpadów, technologii związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, więc czekamy na to, aż się otworzy. Obieg zamknięty w budownictwie. Cyrkularność w budownictwie to nie jest tylko obszar, który się łączy i wiąże z odpadami, chociaż również też, ale łączy się z obszarem funkcjonalnym i materiałowym, oprócz odpadów. I tutaj bardzo dziękuję, że w raporcie PLGBC dotyczącej gospodarki cyrkularnej to wybrzmiało bardzo jasno, że gospodarka cyrkularna polega, jest podzielona właśnie na obszar funkcjonalny i materiałowy. Zacznę od materiałowego, bo jest prostszy. Gospodarkę cyrkularną kojarzymy z właśnie recyklingiem odpadów, z użyciem materiałów, z użyciem materiałów z zawartością surowców wtórnych i tego typu działaniami. Natomiast najważniejsze w cyrkularności jest to, aby tak zaprojektować budynek, żeby przedłużyć jego wartość, żeby mógł być i użyteczność, żeby mógł być zaadaptowany do innych funkcji, co nie jest wcale takie proste. I żeby mógł być rozbudowany, przedbudowany i jego życie, żeby mogło być troszeczkę dłuższe albo lepszej jakości, należy zaprojektować budynek tak, aby określić datę jego śmierci, co nie jest takie proste. W Polsce projektuje się budynki na zawsze i one umierają troszeczkę za późno, w momencie jak już ta wartość społeczna budynku jest kompletnie, jest niska albo w ogóle ujemna, kiedy już jest potrzeba inwestorska, bądź też kiedy coś się już dzieje, kiedy ten budynek wnosi wartość ujemną. Nie, projektowanie cyrkularne to jest świadome zamykanie okręgu cyklu życia projektu w całej jego formie i trzeba o tym w ten sposób myśleć. Na budowie również wprowadzamy działania cyrkularne i oprócz tego, że stosujemy elementy modułowe, prefabrykowane, staramy się optymalizować konstrukcję samą budynku, to jeszcze stosujemy, u nas się to nazywa optymalizacja procesu budowlanego i to ma nazwę Lean Construction. Natomiast Lean to jest cała filozofia myślenia o optymalizacji i o ulepszaniu procesu
budowy pod kątem tego, że nie jak redukować odpady albo jak optymalizować budynek, który został zaprojektowany, tylko żeby zapobiec w ogóle powstawaniu odpadów. Czyli troszeczkę wyjście przed wytworzenie tych odpadów. Lean odnosi się również do optymalizacji czasowej oraz patrzymy bardzo skrupulatnie na odległości transportu materiałów budowlanych i kolejności optymalizacji wjazdu podwykonawców na teren budowy. Gospodarka obiegu zamkniętym to oczywiście również są odpady. My mamy taki projekt w centrum Warszawy, Upper One. I przed tym, jak rozpoczęliśmy już pierwszą opatę, musieliśmy rozebrać budynek biurowy, który tam stał. Był to budynek Atrium International. Zrobiliśmy to troszkę inaczej, nie wyburzając klasycznie naraz i po prostu budynek, tylko go rozebraliśmy. Udało nam się podać recyklingowi 90% odpadów, z czego się cieszymy, bo ten obiekt nie był prosty do rozebrania. Troszeczkę dłużej nam to zajęło. Tutaj wykonaliśmy ćwiczenie w 100% cyrkularne, mianowicie z pomocą Fundacji Bryda udało nam się wymontować około 200 okien i przekazać je na Ukrainę. Te okna zostały budowane w domy, mieszkania, także już mają drugie życie, funkcjonują. Oczywiście okna nie są dobrym przykładem cyrkularności, dlatego że one tracą swoje właściwości. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć, że cyrkularność oznacza również wykorzystywanie elementów konstrukcyjnych w innych budynkach i nie możemy się tego bać. I tutaj wielka uwaga musi nasza paść na diagnostykę elementów budowlanych, bo to już się dzieje w Norwegii. Można wykorzystywać całe elementy konstrukcyjne powtórnie. One są zdiagnozowane, ocenione. Więc są pełnowartościowe i są przede wszystkim poddane, mają drugie życie. U nas jeszcze to nie funkcjonuje, czekam na to z niecierpliwością, aż zacznie. Nie mamy do dyspozycji sieci oczywiście magazynów czy punktów, z których możemy korzystać i chociażby na przykład elementy wykończenia wnętrz brać i przerabiać z powrotem. Robimy to tylko i wyłącznie indywidualnie. W krajach skandynawskich to troszeczkę inaczej wygląda. Jeśli chodzi o Polskę, wracając do Polski, zrównoważone realizacje na szczęście wymuszają w Polsce certyfikacje wielokryterialne. Dlaczego mówię na szczęście? Dlatego, że o ile duzi generalni wykonawcy mają swoją etykę, ścieżkę do neutralności klimatycznej, to certyfikacje wielokryterialne mają zapisy podstawowe, które wymuszają inny sposób realizacji. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że to troszeczkę w przeciągu ostatnich 10 lat, może więcej, troszkę zmieniło podejście do budowania i troszeczkę nas przyzwyczaiło do tego, co bardzo szybko teraz nastąpi, czyli to do transformacji, która jest spowodowana zmianami legislacyjnymi w Unii Europejskiej. Więc jesteśmy troszeczkę już oswojeni. W Polsce to też jest slajd z raportu PLGBC na temat certyfikacji wielokryterialnych. W Polsce oczywiście króluje system BREEAM z Wielkiej Brytanii i system BREEAM na nas wymusza reorganizację budowy, czyli wprowadza na nas szereg obowiązków, które my musimy spełnić. Oczywiście LEED również nam dyktuje pewne warunki. Musimy nie dość, że przystosować plac budowy do tego, żeby był zrównoważony, czyli nie możemy, przepraszam, śmiecić, nie możemy zapylać otoczenia, czyli ogrodzenie musi być pokryte fizeliną, musimy zabezpieczać studzienki przed zanieczyszczeniami, musimy zorganizować tak wjazd i wyjazd budowy, aby nie zanieczyszczać terenu poza
poza budową. Jest bardzo duży nacisk kładziony na ochronę drzew oraz ochronę terenów zielonych, które już się znajdują na terenie realizacji. I to jest ważne, żeby ochraniać teren, który jest już przed realizacją, bo to jest bardzo ważne. No i certyfikat Zielony Dom, który również nam wprowadza szereg wymagań, jeśli chodzi o realizację. I na szczęście tendencja, jeśli chodzi o certyfikację budynków w Polsce, jest rosnąca i stale niezmienne jest to, że budynki komercyjne czy też wielomieszkaniowe posiadają taki certyfikat, jest to poważane przez banki, więc ten rynek się troszeczkę przyzwyczaił. Tutaj Państwo widzą słownie trzy zdjęcia z naszych realizacji i to są rozwiązania proste, to nic nie jest wielkiego, natomiast właśnie wynikające z zapisów certyfikacji wielokryterialnych. Po lewej stronie jest właśnie to ogrodzenie pokryte, ogrodzenie budowy, pokryte fizeliną, także całe zanieczyszczenia, zapylenia osiadają właśnie na tym ogrodzeniu. Wszelkie zabezpieczenia, jeśli chodzi o części robót, o materiały składowane na budowie, materiały nie mogą podciągać wilgoci, muszą być kanały wentylacyjne na przykład muszą być zabezpieczone folią, tak aby po ich uruchomieniu te zanieczyszczenia nie wydostawały się na zewnątrz i nie szkodziły zdrowiu użytkowników bądź też pracowników budowy. Jest szereg wymagań dotyczących w ogóle zachowania się na placu budowy, tak aby cała realizacja w jak najmniejszym stopniu szkodziła zdrowiu pracowników. Oraz tutaj po prawej stronie taki prosty przykład rusztowania, który stoi obok krzewów. Niby to jest oczywiste, natomiast dbamy o zieleń. Musimy pamiętać o tym, że każda forma zieleni bioróżnorodności jest ważna, nie tylko duże drzewa okazałe, ale również krzewy i trzeba o to dbać. I tutaj taka mała refleksja, że na ten temat taka, że zrównoważona realizacja pociąga za sobą dodatkowe koszty, dlatego że koszt zabezpieczeń jest i to są fakty, natomiast są to koszty jednostkowe i krótkotrwałe, długotrwałe skutki i plusy wprowadzenia, wdrażania takiej działalności są dwojakie. Mianowicie zabezpieczenie materiałów oraz zabezpieczenie placu budowy oraz właśnie obniżanie śladu węglowego całości inwestycji. Bo teraz obecnie skupiamy się na temat liczenia śladu węglowego projektów i ślad węglowy realizacji jest gdzieś tam w oprogramowaniu wrzucony jako X. Natomiast możemy rzeczywiście dużo wprowadzić działań, które zredukują nam ten ślad węglowy i które doprowadzą do tego, że zoptymalizujemy nie tylko emisję, ale również czas inwestycji i docelowo koszty. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję za prezentację. Pozwolę sobie wyświetlić mój slajd teraz. Nie ma pytań na czacie, ja zachęcam do zadawania ich. Jest jedno pytanie na temat raportu, które przytoczyłaś, Marta. Raportu Zrównoważone certyfikowane budynki. Ja wkleiłam Państwu ten raport na czacie. Kto jest chętny, to zapraszam serdecznie do zapoznania się z nim. Na czacie także wkleiłam stronę internetową poświęconą właśnie certyfikacji Zielony Dom. Ja mam, Marta, do Ciebie pytanie. Jakie znaczenie mają certyfikacje wielokryterialne dla odpowiedzialnego budownictwa? Jak Ty uważasz, jak na to patrzysz? Powiedz, proszę. Tak jak mówiłam, ja bardzo się cieszę, że te certyfikaty są, dlatego że w Polsce nie istnieją standardy
zrównoważonej realizacji. Nie istnieją przepisy, które by wtłaczały w ramy techniczne i realizacyjne nasz sposób prowadzenia budów, a certyfikacje wielokryterialne są spisem uwarunkowań, które my musimy spełnić. I są to uwarunkowania bardzo podobne do siebie w wielu certyfikacjach, tych wiodących na pewno, i które nam przekształcają w ogóle cały rynek nieruchomości, bo dlatego, że im więcej inwestycji posiada certyfikaty, to później nam wchodzi, jeśli chodzi o rynek polski, to wchodzi w krew zrównoważone działanie, inaczej już nie będziemy potrafić niedługo. I to jest najważniejsze, że my mamy na czym się oprzeć. Mamy zapisy, przepisy, mamy listę rzeczy do wykonania, które są zawarte w takiej certyfikacji, bądź też są zapisy na temat celu, jaki mamy osiągnąć, bądź też są zapisy w tych certyfikacjach, co mamy ochronić na działce budowlanej podczas realizacji. Więc to jest o tyle dobre i bardzo pomocne, że to jest taka merytoryczna pomoc. Super, bardzo dziękuję. Czekamy wciąż na pytanie. Ja bardzo Państwa zachęcam, bo jest to doskonała okazja do tego, żeby skorzystać z czasu Marty i może zapytać o coś, co Państwa nurtuje. A powiedz mi, w jaki sposób Strabag radzi sobie z minimalizacją odpadów budowlanych na placu budowy? My przede wszystkim wprowadzamy do siebie zasadę optymalizacji poprzez Lean Construction, czyli siadamy przy stole i rozmawiamy, jak możemy to zrobić, w jaki sposób możemy zapobiec powstawaniu odpadów na budowie. I to jest taka najważniejsza działalność, jaką my prowadzimy. Zanim wytworzymy te odpady, zanim zakontraktujemy podwykonawców, siadamy się, zastanawiamy, często wspólnie z nimi, jak możemy zapobiec w ogóle wwiezieniu elementów, które później trzeba będzie wywieźć. Także to jest ta praca taka troszkę umysłowa i bardzo skomplikowana, dlatego że harmonogram budowy tutaj wchodzi w grę. Nierzadko mamy realizację w centrach miast i to jest bardzo trudne i bardzo duże wyzwanie. Natomiast te realizacje w centrach miast nas również mobilizują do tego, żeby te odpady w jak najmniejszym stopniu powstały. Też mówiłaś trochę w swojej prezentacji o takim projektowaniu odpowiedzialnym i też monitorowaniu zużycia różnych mediów, które na tym placu budowy są, ale też mówiłaś o wyborze materiałów, które mają długi cykl życia, prawda? Tak. I tutaj jest klucz do tego, żeby właśnie w ogóle spowodować, aby ta budowa wytwarzała jak najmniej, sposób realizacji wytwarzał jak najmniej odpadów. Już na etapie projektowania należy myśleć nie tylko o zawartości surowców wtórnych, co jest ważne, oczywiście nie tylko o niskoemisyjności, co jest również ważne, ale również o sposobie realizacji. I w momencie, jak my już optymalizujemy budynek, który realizujemy, może być troszeczkę za późno, dlatego że dobrze zaprojektowany budynek, sposób realizacji budynku, który jest wymuszony przez projekt sam i samą konstrukcję budynku, no może już być bardziej cyrkularny. I ta cyrkularność jest niezwykle istotna i świadomość i edukacja o cyrkularności jest niezwykle ważna u projektantów właśnie, dlatego że sama forma konstrukcji, sposób zaprojektowania konstrukcji wymusza na nas już sposób realizacji i właśnie dobór rozwiązania konstrukcyjnego jest tutaj kluczowy. Nie tylko właśnie samej zawartości i składu chemicznego oraz zawartości materiałów. Super. Pan Marcin pyta, czy wybierając produkty podwykonawców zwracacie uwagę jako Strabag na politykę dotyczącą utylizacji produktów w końcowym etapie życia budynku? Tak, tak, zwracamy na to uwagę, natomiast to są dopiero początki rozmów,
ale już mamy takich partnerów, którzy są przygotowani na to, żeby odebrać produkt po zakończeniu jego życia. Nie jest tych firm dużo, ale już są. I to jest pocieszające, bo to się wiąże właśnie z tą świadomością, która się zwiększa. I czekam na to, aby rynek również się rozrósł, jeśli chodzi o dostępność właśnie materiałów po zakończeniu ich cyklu życia. Już też są firmy, które kojarzą generalnego podwykonawcę z dostawcą materiałów zużytych i które są możliwe do zastosowania powtórnie w projekcie. Także ten rynek już się troszeczkę kreuje. Ale tak rozmawiamy, mamy taki cykl spotkań tutaj wewnętrznie z podwykonawcami i między innymi ten temat poruszamy, oprócz emisyjności, zawartości surowców wtórnych i zgodności z taksonomią, to również pytamy o ten końcowy etap życia i taką odpowiedzialność za produkt. Ja jeszcze tutaj widzę jedno pytanie też pana Marcina a propos certyfikatu Zielony Dom, przyrost 24%. Nie wiem, czy to faktycznie było 24% i czy wzrost zainteresowania. No bardzo trudne pytanie, bo w zasadzie jeśli powiem państwu, że nie, to sobie strzelam sama w kolano. Natomiast przyrost jest, te liczby niestety trzeba na nie dobrze patrzeć, dlatego że mówimy tu zarówno o budynkach mieszkalnych, jak i budynków jednorodzinnych. Wiadomo, że jeden budynek mieszkalny to nawet czasami nie jest 20 budynków jednorodzinnych, więc proszę brać to pod uwagę. Trochę więcej rozmów jest prowadzonych, trochę więcej zapytań jest, natomiast tu otoczenie gospodarczo-polityczne, że tak powiem, nam absolutnie nie sprzyja i temu, że taką mamy relację podaży do popytu, a nie inną, żeby inwestorzy chcieli certyfikować swoje inwestycje mieszkaniowe, tym bardziej, że wszyscy uważają, że to bardzo mocno wpłynie na cenę, a wiemy, że te ceny faktycznie za metr kwadratowy w tej chwili już są naprawdę horrendalne i nie stać zwyczajnie ludzi na te ceny, więc dokładanie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, kolejnych wymagań jak certyfikacja absolutnie odstrasza przynajmniej część inwestorów do tego, żeby certyfikować. Natomiast ja myślę, że tutaj problem leży w tym, że my ciągle źle edukujemy wszystkich, albo inaczej, że może niektóre grupy nie chcą się edukować, albo my źle edukujemy, albo ta edukacja jest za słaba, jest za mało, bo generalnie dzisiaj inwestor, który realizuje zrównoważone budownictwo, przede wszystkim powinien informować tego potencjalnego nabywcę kupującego o zaletach tych rozwiązań, które właśnie stosuje, które powoduje, że ta inwestycja, powiedzmy, jest o kilka procent droższa. Gdzieś w przestrzeni internetowej widziałam wypowiedzi bodajże Skanskiej, która mówiła, że to jest kilkaset złotych na metrze kwadratowym wzrost ceny. Patrząc akurat na ceny Skanskiej, to nie jest to wielki wzrost na takie inwestycje certyfikowane, a wiemy, że oni certyfikują wszystko w BRIM-ie. Natomiast korzyści płynące z tego w postaci zdecydowanie wyższej jakości budynków, zdrowego powietrza, odpowiedniego komfortu właśnie w kontekście jakości powietrza czy komfortu akustycznego, zachowanej bioróżnorodności albo wprowadzeniu odpowiedniej bioróżnorodności na terenie inwestycji, lokalizacja, wysoka efektywność energetyczna, czyli co za tym idzie głównie dla mieszkańca powinno być związane z tym, że będzie mniej płacił w perspektywie 10-20 lat, będą niższe opłaty eksploatacyjne i to naprawdę powinno być bardzo mocnym argumentem i bardzo mocno być tutaj z tego marketingowego punktu widzenia przedstawiane przez inwestorów. Może być też, i tu sobie trochę, że tak powiem, widzę przestrzeń, że w tej chwili tutaj Marta już wspominała o wiszącej nad nami taksonomii, wiszącej nad inwestorami, którzy będą chcieli skorzystać z odpowiedniego finansowania, to wiemy,
Sama osobiście jestem w takich grupach, gdzie rozmawiamy z bankami, jakie dokumenty, jakie założenia, co trzeba spełnić i jak to udowodnić, że inwestycja jest zgodna z taksonomią. A że część założeń taksonomicznych wpisuje się, czy realizuje te właśnie kryteria, które są w budownictwie zrównoważonym, więc mam nadzieję, że to jest dobre światełko, które spowoduje, że trochę więcej będziemy myśleć o tym budownictwie zrównoważonym i staną się one faktycznie bardziej popularne ze względu właśnie na to, że chcemy mieszkać tak samo dobrze, jak pracować w budynkach biurowych. Jeszcze mamy jedno pytanie od pani Agaty do Marty. Czy oceniacie Państwo dostawców, podwykonawców pod kątem środowiskowym? Czy oceny te mają wpływ na Państwa współpracę z nimi? Tak, oceniamy pod kątem środowiskowym i tutaj również zależy od tego, czy mamy obiekt, który ma spełnić wymagania taksonomii, czy też certyfikacji, bo to są różne wymagania. W certyfikacji LEED mamy inne wymagania, natomiast czekamy i to są konkretne wymagania, przygotowujemy albo swoje formularze, albo zbieramy konkretne informacje od podwykonawców. Pytamy się oraz zbieramy informacje na temat prowadzenia, sposobu prowadzenia produkcji materiałów, czyli ta cyrkularność w pełnym zakresie. Nie tylko zawartość surowców wtórnych, o których wspominałam, ale również sposób produkcji materiałów, czy jest cyrkularny i na jakiej zasadzie, jak to wygląda. No i czekamy na obowiązek, czy też taką praktykę związaną ze scope'em 3 i na to się również przygotowujemy bardzo mocno, dlatego że nie tylko to nas obejmie, ale również naszych podwykonawców i będziemy tutaj troszeczkę musieli ich wyedukować, ale wielu podwykonawców jest na tyle świadomych, że już się również przygotowują i ten rynek po prostu naturalnie ruszy. Także jak najbardziej sprawdzamy produkty, jakie nam dostarczają, materiały budowlane, ale również właśnie sposób ich wykonywania. I co za tym idzie również, jeśli mamy rozszerzone wymagania środowiskowe, to już sprawdzamy nie tylko wymagania takie techniczne, ale również takie korporacyjne. Związane z ESG. Super. Bardzo dziękuję. Myślę, że zakończymy. Postawimy tutaj kropkę. I Marta, bardzo Ci dziękuję za czas, za przekazanie i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że to była bardzo interesująca prezentacja i dobrze spędziliście Państwo z nami tę godzinę. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Teraz zapraszam każdego z naszych uczestników na czat i proszę o podzielenie się z nami, jakim tematem w dalszej kolejności mamy się zająć. Może to prefabrykacja, może to komfort akustyczny, termiczny. Zapraszam Państwa na czat. Też chciałam podziękować Dorocie za przedstawienie kryteriów certyfikatu Zielony Dom. Tak jak wspominałam wcześniej, nie widzę jeszcze Państwa wiadomości na czacie, więc będę mówić, aż się nie pojawią. Bardzo też dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych mediów i też zajrzenia i zapoznania się z kryteriami certyfikatu Zielony Dom. Wszystkie linki mają Państwo na czacie do raportu certyfikowanych budynków. Także zapraszam do zapoznania się i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym webinarze z tego cyklu, z cyklu webinarów o Zielonym Domu i kryteriów certyfikacji. Bardzo Marta dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. I zapraszam do kontaktu. Do widzenia.